Hej, cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku LA Noir. Kontynuujemy sprawę związaną z czerwoną szminką. I w związku z tym, iż z Rustin tutaj opanowaliśmy sytuację napadu na bank, udajemy się teraz do domu męża ofiary. Zobaczymy, co ma ciekawego do powiedzenia. Dom państwa Henry, 11:26. No dobra, wbijamy. Nie jest to jakiś super bogaty dom z tego, co widzę. Myślałem, że nie ma drzwi do tego domu, przez okna wchodzą. Czyli już coś się zaczyna dziać. Co my tu mamy? Włamanie? Rusty się nie pieści w tańcu, można powiedzieć. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Okej. Mamy tutaj gazetę. Zobaczmy, co ciekawego. Rodzina ginie w pożarze. Przyjrzyjmy się sprawie. You said I had to go back, doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me! The deaths were unfortunate. But you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with it. You said the house would be empty! How can I find peace? Okay. Dr. Fontaine. Czyżby jakieś szemrane interesy? Od początku był takim zawodnikiem nie do końca pewnym. Dobra. To tylko, że tak powiem, utwierdza mnie w przekonaniu. Co my tu mamy? Mamy tu jakieś pudełko z okularami. Trudno wyczuć. Dobra, zajmiemy się śledztwem, nie tutaj jakimiś pierdołami. Mamy klucz. Który nic nam nie mówi. A jakby zaczął ten klucz mówić, to dr Fontaine. Tu mamy jakieś... buciki. Size 9. Above average for a lady. Co tutaj? Los Diablos. No jakby nie patrzeć, Los Diablos chyba specjalnie spraw nic nie wniesie. Również. Tutaj proszek. Jakiś magazynek. Telefon. Zobaczmy w ogóle z tym oknem, co jest nie tak. Gdzie ono było tutaj rozbite, kurczę? Regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. Zgadza się. Pudełko po pierścionku. Tiffany, the rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. Okay. Czyli tutaj ta pani się prawdopodobnie malowała itp. itd. etc. Tutaj coś ciekawego? Nic. Coś tutaj mi zapikało, ale nie stwierdzam. Aha, suszarka, tak?
This doesn't pertain to the case. Konkretny burdel tu w tym domu panuje generalnie. Wszystko na podłodze leży. Mamy kolejny but. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest tam wybita szyba, bo chyba się zakręciłem w tym domu i nie jestem w stanie tego określić. Co za bezsens. Zaczyna mi wszystko pikać, że już tutaj byłem. Co dziwne. Kręcę się jak tampon, nie powiem gdzie. Dobra, mamy tą rozbitą szybę. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Okay. No proszę, tu mamy jakiś... So me and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, fellas. I'll get nasty when I'm thirsty. Okej, okay, czyli trzeba iść teraz z tego, co tutaj zasugerował nam... Galloway, homicide, badge number 564. Nasz człowiek, abyśmy przesłuchali sąsiadów. Czy tutaj jeszcze można gdzieś wyjść? Nie. No dobra, trzeba wyjść po prostu na zewnątrz. I odszukać sąsiadów. Mamy tu jakichś sąsiadów? No mamy tutaj jakąś panią, proszę bardzo. Zamiejmy z nią dwa zdania. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss... Horgan! Jennifer Horgan! I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but... Celine had been drinking, and she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out, and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and then sit down. Okej, czyli uzyskaliśmy informacje o problemach małżeńskich, czyli nowa poszlaka. No dobra, tutaj by było chyba na tyle. Udamy się więc do domu. Jacob? On był? Chyba tak. Raz ty już tu na nas czeka, my skoczę z płotki, ciach. What Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. No dobra, lecimy więc w takim razie do mieszkania Jacoba Henry'ego. Zobaczymy, co faktycznie ma do powiedzenia. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. With my money, the rod keeps the house looking like that, so probably deserved. Skipper says bring him in. Keep the axe on the back. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. You see you come to your senses. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer. Avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Okej, czyli najpierw udamy się na to poboczne zlecenie. Poboczne przestępstwo, a później udamy się do domu Jacoba. Zobaczymy, co ciekawego nam powie. Dziwna sprawa w sumie. Wiemy, że spożywała w budę ta niewiasta. Wiemy również, że
wyszła o 22, pewnie do tego lokalu. Przesiedziała tam troszeczkę ponad godzinę z tego, co nam tutaj tłumaczył ten koleś. I wyszła z jakimś nieznajomą osobą, której numery spisał właściciel klubu Bamba. To dużo by nam tłumaczyło. No i tutaj widzę, proszę bardzo, wymuszają pierwszeństwo. W ogóle tylko my jesteśmy jedynym radiowozem, który jeździ na komputach. No dobra. Go to hell, Papa! No way I'm going down without a fight. Oops. Drop the weapon, hands behind your head! Yeah? Fuck you too! God damn it, kid! Put your head in the air! Hey, co się zrobiło? Gdzie on po was? Ja no w ogóle teraz się zagubiłem w akcji. Ja spokojnie. Zaraz gościa powinniśmy namierzyć. Uciekł na górę, tak? Dobrze. Troszeczkę zwlekałem z tym. Ale to jeszcze niczego nie wróży złego. O, tam widzę gościa. Porażka, podejrzany uciekł. No nie wierzę. Więc spróbujmy jeszcze raz. Gdzieś tutaj zamuliłem czaszę po drodze, co było moim błędem. Ale spokojnie, nie poddajemy się. Discard 11K, we'll handle the 211. Myślałem, że gościu będzie uciekał autem, a on spalił się i zaczął uciekać po dachu. Szkoda policjanta, bo... No way I'm going down without a fight. Ciach, headshot, dobra. Drop the weapon, hands behind your head! Yeah? Fuck you too! Dobra, trzeba się teraz przyjrzeć, gdzie on ucieka. Złaź te rury, latynosie. To chyba bardziej taki jak Meksykani. Nie uciekniesz. Chyba. Kurczę, ma rozmach. Mogłem go kropnąć od razu w sumie tam, ale myślałem, że będzie można gościa złapać. Niestety popełniłem błąd. This is Car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K, all units 211 from Mallory's Cafe is code 4, repeat, code 4. Dobra, rozwiązaliśmy kolejną sprawę poboczną. Rusty poprowadzi teraz nas do Jacoba. Zobaczymy, co ma do powiedzenia na swoją obronę, przecież na swój atak. Nie jest on jakoś chyba specjalnie. Zobaczymy. Mieszkanie. No idę, dobra, raz. Raz tutaj teraz przejął troszeczkę inicjatywę. Dobra. Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Same thing to Matt. Oh my god! RKO, pal. You got bigger problems.
the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. She's... We're going to have a look around, and we'll talk. Jesus, I'm sorry. Okej, okay, czyli jesteśmy w domu tego męża Celine. Co my tu mamy? Mamy tu jakiś notatnik. Za pomocą WSAD ruszaj. Aha. Dobra, czyli tutaj mamy jeden z bardzo obciążających dowodów. Niemniej jednak dowód ten wskazuje na to, że był jakiś wspólnik. Okej, okay, mamy ci rzemki. Numer 11. Okej. Okay. Obraz. Spoko dom w ogóle, taki kurczę, widać. Tutaj nie wejdziemy. Chyba więcej poszlak tutaj już nie znajdę. Przesłuchajmy gościa. Dobra, Jacob Henry, brązowe, 45 lat, płeć mężczyzna, mąż Celine Henry, ofiary morderstwa. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Oczywiście my wiemy, że on kłamie. Dlaczego kłamie? Kłamie dlatego, że... You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Ups, nie wiem dlaczego to mi się tak tutaj coś rozmywa. Niemniej jednak... Wiemy, że właściciel klubu, pan McCall, zeznał, że dzwonił kilkukrotnie do Jacoba Henry'ego w noc zabójstwa. We know she went to the bar. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Dobra, a ostatni kontakt z ofiarą? When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Cóż, myślę, że w tym momencie można gościowi uwierzyć, gdyż prawdopodobnie tak to wyglądało. Niemniej jednak opuścił kilka ważnych, istotnych elementów, jak na przykład to, że ją lekko obił. Tudzież, że była pijana. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later. Right around 9. Dobrze, motyw morderstwa. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife.
Tutaj możemy gościa naprawdę oskarżyć o co? O to, że podejrzenie zlecenia morderstwa. Notatka napisana przez Jacoba Henry'ego na temat jego żony Celine. On mówi, że ją kocha, a my jednak chyba twierdzimy, że on jej nienawidził. Więc w takim bądź danym razie oskarżmy go o kłamstwo. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Niepotrzebnie zostawiasz takie dowody, jeżeli robisz takie rzeczy. Chociaż mogłeś o tym nie wiedzieć, ale my jesteśmy od ciebie sprytniejsi. Myślę, że podejrzenie zlecenia morderstwa to jest właśnie ten dowód, który popchnie to do przodu. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a loss of the tramp and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth! So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Dobra. Sytuacja się tutaj chyba trochę skomplikowała z tego co widzę. Pan Jacob uniósł się gniewem. O, widzę, że dobry jest zawodnik. Ale tutaj był szybki. Troszeczkę bitwy nikomu nie zaszkodziło. Raz dostał w trąbę, ale nic się nie stało. Call in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Ja dotrzymam towarzystwa naszemu bokserowi. Bardzo słuszna koncepcja, Rusty. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No. The blows to the head, surprisingly, were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2BOY8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okej, okay. Czyli Jacob został aresztowany, Rusty dostał trąbę. Sprawa się komplikuje tutaj, widać, że może być to wielowątkowa sprawa. Mam tu na myśli, że nie, zabójca może być nie jeden, a dwóch, a pięciu, a dziesięciu, a może być ich po prostu więcej niż jeden. Ja jestem Arkadiusz, to jest LA Noir, kontynuujemy sprawę związanej ze szminką już wkrótce, tymczasem... Jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę, naturalnie czekam na komentarze. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego dla ciebie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku LA Noir. Cześć.